Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Oto słowo Pańskie. Drodzy, drugi dzień rekolekcji. Jesteśmy zaproszeni od wczoraj przez Pana Boga, żeby podjąć wędrówkę, tak jak Abraham. I chcemy tą naszą wędrówkę poprowadzić, nie żeby gdzieś uciekać, żeby coś zostawiać i gdzieś może schować się, gdzieś na bezludnej wyspie, gdzieś w miejscu dalekim od wszystkich problemów, pokus, jakiegoś zła. Ale chcemy razem z Panem Bogiem, słuchając Jego słowa, podjąć najdłuższą wędrówkę naszego życia, najdłuższy odcinek, jaki człowiek może podjąć, a ten odcinek prowadzi od głowy do serca. To jest najdłuższy odcinek, jaki świat zna. To jest dłużej, to jest dalej niż z Ziemi do Księżyca czy na Słońce. I czasem ta wędrówka z głowy do serca zajmuje nam całe życie. Jak powiedziałem, nie jest to droga do świętego spokoju. Tak uświadomiłem sobie dzisiaj, że jest jedno miejsce, gdzie jest święty spokój na tym świecie. Wy macie to miejsce w Sycowie. To jest cmentarz. Zauważcie, na cmentarzu nikt się nie kłóci. Z tych, co tam leżą, tam się nikt nie kłóci. Tam nikt się nie awanturuje. Tam jest cicho w miarę. Więc jak chcemy święty spokój, to jest tylko jedno miejsce. Za życia nigdy świętego spokoju nie osiągniemy. I pójście za Panem Bogiem to nie jest pójście do świętego spokoju. Nawrócenie to jest pragnienie życia. A pragnienie życia to jest pragnienie ciągłego nawracania się. My chcemy żyć, więc chcemy nawracać nasze serca. Dlatego, że popatrzcie, w sercu dokonują się najważniejsze rzeczy. W sercu. W naszych sercach. Dzisiaj razem z prorokiem Danielem chcemy stanąć przed lustrem naszego życia i właśnie popatrzeć na swoje życie tak, jak on patrzy. Spojrzeć na to życie oczyma Słowa Bożego i popatrzeć na nasze serce tak, jak patrzy na te serca Pan Bóg. To serce, jak nam powie katechizm Kościoła Katolickiego, a przypomni nam jeszcze bardziej Jan Paweł II, to jest sanktuarium. To jest miejsce najbardziej intymne, to jest miejsce najbardziej intymnych spotkań człowieka z Panem Bogiem. To jest święte świętych w naszym życiu. Nasze serce, nasze sumienie. Ale doskonale też wiemy, że to serce, oprócz tego, że jest sanktuarium, to bardzo często też staje się, odważnie to zabrzmi, ale nie bójmy się, też jaskinią zbójców. Staje się też miejscem, gdzie też pielęgnujemy i karmimy zło naszego życia. Jest tak, że my możemy szukać źródeł naszego grzechu, bo dziś o tym chcemy mówić, patrząc na tą modlitwę, którą wypowiada prorok Daniel do Pana Boga. Możemy szukać źródeł grzechu innych. Możemy innego skarżać o nasze grzechy. No i tak się wydarza w naszym życiu. Nie? Przypatrzmy się naszym rachunkom sumienia, naszym spowiedziom. Że ten grzech, który popełniliśmy, nie? Jakże często oskarżamy, że to jest wina, nie wiem, mojego męża, mojej żony, teściowej, na pewno synowej. Nie? No jakbym miała inną synową, no, albo inną teściową, no, to na pewno moje życie byłoby bardziej świętsze, bardziej idealne, dobre. Nie?
To jest wina mojego sąsiada, mojego brata, mojej siostry, mojego pracodawcy. Nie? Wszystkich dookoła oskarżamy o nasze grzechy. Daniel, który dzisiaj wraz ze swoimi rodakami w tym czytaniu, on jest z niewoli babilońskiej, mógł oskarżać władców, że to ktoś przyszedł i wtrącił do tej niewoli. Ale Daniel mówi niesamowitą moc, te mocne słowa, to myśmy zgrzeszyli. To myśmy zgrzeszyli. To, że jesteśmy w niewoli, to jest nasza wina. My nawet, popatrzcie, i tak dzieje się też często, możemy nawet Pana Boga oskarżać. Oskarżać o to, co się dzieje w świecie, co się dzieje w nas. Jak bardzo łatwo nam przychodzi mówić o jakiejś sytuacji trudnej, że to jest kara Boża, że Bóg karze. Kiedy przeżywaliśmy tą pandemię, która rozpoczęła się 3 lata temu w świecie, jak bardzo łatwo było też tak wielu kaznodziejów, takich kaznodziejów Ewangelii strachu, tak bym to nazwał, którzy mówili, to wszystko kara Boża. To jest kara za ludzkie występki. Jak wybucha wojna na Ukrainie, to łatwo nam było przychodzić znowu, mówić, kwitować, to jest kara Pana Boga za grzechy, do których człowiek się dopuszczał. Oskarżamy Pana Boga o to, że nas karze, że nas wtrąca w jakieś niewolę. A Pan Jezus, kiedy mówi o grzechu, który jest w tym świecie, to mówi, że nic, co z zewnątrz nie czyni człowieka nieczystym, ale to, co jest złe w tym świecie, to wychodzi z wnętrza człowieka, z serca człowieka. Jezus mówi, to w sercu człowieka, z serca człowieka wychodzi wszelka nieczystość, wyuzdanie, chciwość. W sercu człowieka. Dlatego tym pierwszym krokiem w tej wędrówce do nawrócenia i jakiejkolwiek zmiany mojego życia jest staniecie w prawdzie powiedzieć, to ja grzeszę, to ja jestem grzesznikiem. Pamiętam, jak kiedyś takie kazanie powiedział ksiądz arcybiskup Ryś, dzisiaj metropolita łódzki, wtedy jeszcze był biskupem pomocniczym w Krakowie. Zaczął kazanie powiedzieć tak, o takich słów, jesteśmy zabójcami. Jesteśmy złodziejami. Ludzie, słuchacze na tej mszy świętej oburzali się, jak biskup może takie słowa powiedzieć. Ale tak, przez grzech my zabijamy najpierw w sobie tą łaskę Pana Boga, ale też przez to, co dzieje się w naszych sercach. Kiedy właśnie rok temu wybuchła ta wojna okrutna na Ukrainie, wszyscy słuchaliśmy też tego, co mówi papież Franciszek. I pamiętam, jak duża część, nie tylko świata, ale i Kościoła, oburzała się na słowa, które papież powiedział wtedy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tą wojnę, która wybuchła na Ukrainie. I oczywiście wielu takich poprawnych, świętych katolików, bezgrzesznych, oburzało się, jak? Jak papież może takie słowa powiedzieć? Ale tak, wszelka wojna, nie tylko na Ukrainie, wszelkie wojny, wszelkie konflikty światowe nie dzieją się skądinąd. Jak źródłem tego jest ta moja pojedyncza zgoda, mała zgoda chociażby na to, że ja noszę w swoim sercu zawiść do brata, że pielęgnuję w swoim sercu jakieś pragnienie odwetu wobec mojego bliźniego. Pan Jezus mówi, to słuchaliśmy kilka niedziel temu, że mówił to w kazaniu na górze. Wy mówicie, że kto zabił brata swego, podlega sądowi. A Pan Jezus mówi, a ja wam powiadam, każdy, kto powie do swego brata raka, czyli durniu, nie, bezbożniku, podlega karze ognia piekielnego. Że nie chodzi o tylko te zewnętrzne gesty, ale to, co się dzieje w moim sercu. Kiedyś też już w świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz, wielki kaznodzieja warszawski, można by powiedzieć też internetowe, wielu konferencji, kazań, rekolekcji jest obecnych w internecie, do czego zachęcam, żeby chociażby nawet w Wielkim Poście, zamiast na tym internecie przeglądać różne rzeczy mniej użyteczne, to posłuchać czegoś, co rzeczywiście może poruszyć nasze serca. Powiedział na jednym swoich kazań, że jak on sobie wyobraża moment śmierci. No wiemy, ten moment śmierci jest bardzo, to jest momentem najbardziej sprawiedliwym w naszym życiu. Nie? Każdy umrze z nas. Nie? I to jest najpewniejszy pewnik w naszym życiu. Nie jesteśmy pewni tego, co będzie za 15 minut,
za pół godziny. Ale wiemy, że każdy z nas umrze. Nie? To jest najpewniejszy moment w naszym życiu. Najpewniejszy i powiem, mimo że trudny, nie? To najpiękniejszy moment w naszym życiu. Bo to jest moment, w którym ujrzymy Pana Boga twarzą twarz. No, przez całe życie się zmagamy, jaki ten Pan Bóg jest, kaznodzieje na kazaniach, na rekolekcjach, dwoją się i troją, mówiąc, jaki ten Pan Bóg jest, jaki nie jest, nie? Jak tam w niebie będzie albo nie będzie. I nagle w momencie śmierci no, wszystko zobaczymy. Nie będziemy musieli nawet w to wierzyć, bo zobaczymy, będziemy widzieć. I ksiądz Piotr mówi tak, że dla niego, oczywiście to nie jest oficjalna nauka Kościoła, dla niego, kiedy każdy z nas umrze, wiemy, że będzie sąd, każdego z nas czeka. I on mówi, on wyobraża sobie ten sąd Boży w taki sposób, że po śmierci przyjdzie do nas Pan Jezus i każdego z nas zaprosi do kina na wyjątkowy film pod tytułem Moje życie. Że pójdziemy tylko ja i Pan Jezus do tego kina, usiądziemy w najbardziej wygodnym miejscu i będziemy oglądać swoje życie, scena po scenie, dzień po dniu, godzina po godzinie. I to będzie pierwsza perspektywa. A druga perspektywa tego filmu będzie to, czego ja nie lubię w filmach, bo się nie jestem w stanie skupić na dwóch rzeczach, to będą napisy. A co to będą za napisy? To będzie to, co w danym momencie myślało moje serce. Bo wiemy doskonale, że nie zawsze to jest spójne. Że nie zawsze to, co my mówimy, to jak się zachowujemy, jest takie same, jest to samo, co się dzieje w moim sercu. Popatrzcie, mamy wiele takich sytuacji, nie? Spotykamy kogoś, nie wiem, idziemy nawet z kościoła, za chwilę wyjdziemy, nie? Dobry wieczór, Krysiu, jak cię dobrze widzieć? A w sercu? Co mówi moje serce? Gdzie ona idzie znowu? Co u ciebie, Stasiu, słychać? A bardzo dobrze, wszystko wspaniale. A w sercu? A co cię to interesuje? Nie wtykaj spraw w swoje sprawy, w cudze sprawy. Szczęść Boże, proszę księdza, jak dobrze księdza widzieć. Dzień dobry, szefie. I mamy takie mnóstwo sytuacji, które popatrzcie, tu można by mnożyć i opowiadać, ale doskonale myślę, że wyłapujemy, o co chodzi. Że często co innego mówimy, ubieramy różne maski. Nie? Wchodzimy w różne jakieś takie iluzje życiowe. Nie? Jesteśmy świetnymi aktorami w życiu. Ale na końcu naszego życia nie będziemy sądzeni z pozorów. Nie będziemy sądzeni z tego, co robiliśmy na zewnątrz. Ale Pan Bóg będzie pytał się o nasze serce. Pan Bóg będzie patrzył w nasze serca. Co w tym momencie wybierało nasze serce, o czym myślało nasze serce. I teraz tak, żeby przejść w tym sercu do właściwego nawrócenia, potrzebujemy takich czterech kroków, do których, kochani, was zapraszam, żebyśmy na chwilę się nad nimi zatrzymali. Pierwszym krokiem w tym nawróceniu naszego serca jest rozpoznanie grzechu. Rozpoznanie tego zła, w którym w moim życiu się dzieje. Popatrzcie dzisiaj, ten świat, który nam przyszło żyć, piękny świat, ale zagubił takie poczucie grzechu. My dzisiaj boimy się klimatycznych zmian, boimy się wojny, ale nie boimy się grzechu. Chociaż wiemy, że to właśnie grzech jest największym dramatem ludzkości. Nie zmiany klimatyczne, nie ekologia. To są ważne rzeczy. Dbanie o stworzenie, w którym Pan Bóg nam dał żyć. Ale największym dramatem człowieka jest grzech, na który się zgadzam. Największym skandalem i zgorszeniem jest mój grzech, na który się każdego dnia zgadzam. Dlatego ważne jest stanięcie to w prawdzie i rozpoznanie i nazwanie tego grzechu po imieniu. Nazwanie po imieniu, co tak naprawdę jest moim grzechem. Popatrzcie, bo to jest takie doświadczenie też Kościoła. O tym nam przypomina papież Franciszek, że Kościół to nie jest muzeum lalek woskowych. To nie jest rewia mody, gdzie się mamy przechwalać. Ale papież mówi, doświadczenie Kościoła to jest doświadczenie szpitala polowego. Że my potrzebujemy Kościoła dlatego, że wszyscy jesteśmy chorzy. Chorzy na grzech. I potrzebujemy uzdrowienia. Dlatego potrzeba nam stanąć w prawdzie, że jestem grzesznikiem. To jest to, co dokonuje się na początku Eucharystii. Mówiąc, Panie Boże, proszę Cię o przebaczenie, zmiłuj się nade mną. Mamy taki też piękny akt pokuty. Dzisiaj akurat z niego nie korzystaliśmy, ale często jest on używany. Kiedy, popatrzcie, na początku Eucharystii mówimy wobec Pana Boga, wobec Ciebie nawzajem, kiedy my, no właśnie, czasem udajemy, aktorzymy przed sobą, nie? Wychwalamy się, nie?
I nagle mówię przed sąsiadką, sąsiadem, przed kimś, przed którym ubieram maski, i nagle spotykamy się w kościele. To jest naprawdę jeden z piękniejszych momentów na liturgii, kiedy ja mogę powiedzieć do mojego brata, do mojej siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I to jest doświadczenie Kościoła. Piękne doświadczenie Kościoła, że jestem grzesznikiem. Że nie chcę żyć w iluzji. Że chcę zobaczyć, co rzeczywiście jest moim grzechem. I teraz tak, żeby zobaczyć, co jest moim grzechem, potrzebuję Ducha Świętego. To Jezus nam mówi, że kiedy pójdzie do Ojca, to pośle nam Ducha. I ten Duch przekona nas o grzechu. Dlatego jak bardzo ważne jest, kiedy robimy rachunek sumienia, kiedy przygotowujemy się do sakramentu pokuty pojednania, żeby wołać o Ducha Świętego. Bo tylko w Duchu Świętym, tylko dzięki mocy, łasce Ducha Świętego jestem w stanie stanąć w prawdzie. To Duch Święty daje mi odwagę nazwać moje życie i mój grzech po imieniu. Popatrzcie, co się dzieje w raju. Bo my mamy skutki tego raju w swoim życiu. Kiedy grzeszy pierwszy człowiek i kiedy Pan Bóg przyjdzie do pierwszego człowieka, pyta się Bóg człowieka, co się stało? To co mówi Adam? To nie ja, to Ewa. A Ewa co mówi? To nie ja, to wąż. Owocem grzechu jest to, że ja spycham odpowiedzialność na innych. A drugi owoc grzechu, drugi to, co dzieje się w nas, to jest słowo, nic się nie stało. Nic się nie stało. Wrzućmy to pod dywan. To są dwie najgorsze rzeczy, które odwracają nas od Pana Boga i przecinają nam drogę nawrócenia. To jest nie ja, to On, a drugie, nic się nie stało. Dobra, zakończmy temat. Popatrzcie, to tak samo jest jak z przebaczeniem. Żeby umieć komuś przebaczyć, żeby mieć tę odwagę komuś przebaczyć, to muszę nagle powiedzieć, muszę odważnie, publicznie powiedzieć, tak, zostałem zraniony. Stało się. Ale ci to wybaczam. Przebaczenie nie polega na tym, że jak żyjemy w małżeństwach, w rodzinach, w różnych relacjach, jak ktoś cię zranił i skrzywdził, coś przykrego ci zrobił, że mówisz, nic się nie stało. To nie jest przebaczenie. To jest kłamstwo. Ale przebaczenie polega, tak, stało się. Zostałem skrzywdzony. Zabolało mnie to. Ale ci wybaczam. Ale muszę nazwać to po imieniu. Dlatego, żeby się dokonało nawrócenie, musi być nazwanie grzechu po imieniu. Czyli stanąć w prawdzie. To jest ten pierwszy krok. Drugim krokiem to jest żal za grzech. Daniel dzisiaj mówi, wstyd nam na twarzach. Wstyd mamy na naszych twarzach. Czyli ten żal, to nawrócenie, ta metanoia, to jest ta zmiana myślenia, czyli takie zastąpienie naszego sposobu myślenia sposobem myślenia Pana Boga. Żałować za grzechy to wejść w taki osąd Pana Boga. Pozwolić się osądzić przez Pana Boga. Nie oskarżyć, tylko osądzić. Znamy z Nowego Testamentu, że jest tylko jeden oskarżyciel, który dzień i noc stoi przed Panem Bogiem i nas oskarża. To jest szatan. Ale dacie Panu Bogu osądzić, to powierzyć siebie Bożemu miłosierdziu. O tym nam powie Jan Paweł II, święty, w encyklice o Bożym miłosierdziu, mówiąc o sprawiedliwości. My się boimy tej sprawiedliwości Bożej, nie? Nawet czasem tak mówimy, żeby Pan Bóg był bardziej dla nas miłosierny niż sprawiedliwy, bo jak będzie sprawiedliwy, to już po nas. I papież nam powie tak, sprawiedliwość Pana Boga polega na Jego miłosierdziu. Bóg przez to jest sprawiedliwy, że jest miłosierny. To jest to, co mówi Jezus do Nikodema, że przyszedł po to, żeby nas odszukać i ocalić. Na tym polega Boża sprawiedliwość. Nie, żeby nas potępić. Boża sprawiedliwość polega na tym, żeby nas ocalić. Żeby nas odszukać i zbawić. To jest pragnienie Pana Boga. Dlatego żałować, to jest wniknąć w serce Pana Boga, poznać, czym jest Jego miłosierdzie i widzieć grzech, tak jak widzi ten grzech Pan Bóg w moim życiu. A Bóg, kiedy patrzy na mój grzech, to zadaje mi to samo pytanie, które zadał Piotrowi po zdradzie. Popatrzcie, kiedy Piotr zdradza Jezusa, kiedy się Go wypiera i za 3 dni się spotykają nad jeziorem Genezaret, to Jezus nie mówi do Piotra, Piotrek, czemu mi to zrobiłeś? Wybrałem Cię na papieża, nazwałem Cię skałą, a Ty się mnie wyparłeś.
Ale pierwsze słowa, które Jezus wypowiada do Piotra po zdradzie, to są słowa, które również chciałbym, żeby każdy z nas dzisiaj usłyszał też w takim doświadczeniu swojego grzechu. To jest pytanie, czy kochasz mnie? Bóg, kiedy widzi mnie grzeszącego, mnie upadającego, nie oskarża mnie, tylko pyta się mnie o miłość. Na tym polega Boże miłosierdzie. I żałować za grzech to nie dlatego, że ja żałuję, bo się boję piekła. Bo się boję, że pójdę do piekła, że Pan Bóg mnie potępi. Ale żałować to jest zobaczyć swoje życie, że w tym życiu zraniłem miłość. I to nie jest pytanie w moim życiu, czy ja przestrzegam przykazań. Czy ja chodzę w niedzielę do kościoła. Czy ja przestrzegam postów. Ale czy ja w tym wszystkim kocham? Czy ja jestem tutaj na tych rekolekcjach dlatego, że kocham, że chcę kochać? Nie z obowiązku. Bo z niewolnika, jak mówimy, nie ma pracownika, nie ma też katolika. Nie ma wierzącego człowieka z niewolnika. I też nie jest pytanie, czy ja zgrzeszyłem, tylko jest pytanie, dlaczego ja odrzuciłem Pana Boga, dlaczego odrzuciłem Jego miłość. A właśnie definicja grzechu, taka najprostsza, to brzmi, ja wiem lepiej. Bo my znamy przykazania. My znamy naukę Kościoła. Ale mówię Panu Bogu, wiem lepiej. Na tym polega grzech. I tu można by znowu wiele takich przypadków, sytuacji podawać. Mówimy, że się nie modlimy. Spowiadamy się, nie odmawiałem pacierza. To nie tkwi problem w tym, że ja nie odmawiam pacierza. Tylko, że ja nie potrzebuję Pana Boga. Że ja się nie potrzebuję się spotykać z Nim. To nie chodzi o ten paciorek. To naprawdę nie chodzi o bla, 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 bla. Mówiłem. Przepraszam, odhaczone, święty spokój. Tylko chodzi o to, że ja rano wstaję i uświadamiam sobie, że ja potrzebuję Pana Boga. Jaką trzeba mieć odwagę, naprawdę, ja czasem podziwiam, żeby pójść w życie w dzień bez Pana Boga. O to chodzi. Że kiedy ja wieczorem, znowu nie chodzi o ten wieczorny paciorek, tylko chodzi o to, że ja chcę Panu Bogu podziękować za ten cały dzień. Przeprosić Go za zło i poprosić o dobrą noc. Chodzi o to, czy ja o Panu Bogu pamiętam tak, jak On o mnie pamięta. Tak, jak On o mnie się troszczy. Dlatego w tym żalu potrzeba takiego szczerego bólu, że zraniłem miłość, że odpycham tą miłość, że odchodzę od tej miłości. I naprawdę warto jest prosić Pana Boga też o taki dar, naprawdę, który takiego żalu, takiego bólu, który rzeczywiście kruszy moje serce. Może nawet też takiego daru łez, żeby umieć zapłakać. Ale żeby te łzy prowadziły mnie do Pana Boga, bo wiemy, że Judasz też zdradził Pana Jezusa. Sprzedał Go. Też zapłakał. Ale nie uwierzył w Boże miłosierdzie. I skończył, jak skończył. Piotr zapłakał, ale przez te łzy zobaczył Jezusa. Warto, żeby w tych łzach zobaczyć Jezusa. I właśnie o to chodzi w tym nawróceniu. Żeby zobaczyć Jezusa. W tym żalu zobaczyć Jezusa. I trzeci krok to jest definitywne zerwanie z grzechem. I ten krok polega na takim powiedzeniu grzechowi dosyć. Chodzi o takie podjęcie takiej szczerej decyzji, że nie chcę już trwać w tym grzechu. I tu nie chodzi o to, żeby być teraz idealnym, bezgrzesznym, doskonałym, takim nienagannym. Nie? Tego Pan Bóg nie chce, bo takimi nie będziemy za życia. Nie jestem w stanie żyć bez grzechu. To jest nierealne. Ale tu chodzi czasem o taki jeden grzech, do którego jesteśmy tak najbardziej przywiązani. Grzech, od którego, jak nam się zdaje, nie jesteśmy w stanie się uwolnić. I trzeba dzisiaj, tu teraz, jak jestem na tej Eucharystii, każdy z nas wie, jaki to jest grzech, bez którego sobie nie wyobrażam życia. Powiedzieć dosyć. Nie chcę już tak grzeszyć, nie chcę już tak żyć. Czasem takim grzechem jest jakieś zaniedbanie względem Pana Boga, względem ludzi. To może być taka nasza byle jakość w modlitwie właśnie, w relacji małżeńskiej. My się często spowiadamy z tego, co zrobiliśmy. A popatrzcie, mówimy zaniedbanie, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem, że zaniedbuję małżeństwo. Kiedy się z tego ostatni raz spowiadam? Że zaniedbuję łaski Pana Boga, że mam powołanie, mam dary, mam talenty i zaniedbuję to. Że nie żyję tym, do czego Pan Bóg mnie powołał. Że nie rozwijam tego, co Pan Bóg każdemu z nas dał. To jest to zaniedbanie.
że zaniedbuję łaski, które Pan Bóg mi daje, że gardzę tymi łaskami. Popatrzcie, no mówimy, no wystarczy, no takie przykazanie jest. Raz w roku do spowiedzi, po co więcej? I czasem żyjemy tyle tygodni, tyle Eucharystii bez Komunii Świętej, bez sakramentu. Przyzwyczajamy się do takiej byle jakości w życiu duchowym. To jest zaniedbywanie łask Pana Boga. Że ja mówię, Panie Boże, czasem przeinaczając, mówiąc, Panie, nie jestem głodny, żebyś do mnie przyszedł. Nie, że godny, bo nikt z nas nie jest godny. Ale nie jestem głodny, bo się najadłem. W pracy się najadłem, w życiu się najadłem. Nie? Byłem na wakacjach, tam się najadłem. Jestem szczęśliwy. Panie, nie jestem, przyjdę do Ciebie na pasterkę i w Wielkanoc. Czasem to wystarcza. Taka byle jakość. I chodzi o to, żeby teraz to podjąć, tę decyzję. Nawet nie od jutra. Czasem są tacy ludzie, którzy mówią, chcą zerwać z jakimś nałogiem, mówią, jeszcze raz zapalę po kościele, ostatniego papierosa zapalę i kończę. Nie. Jeszcze raz coś zrobię. Nie. Ostatni raz pojadę pożegnać się z tą osobą. Nie. W tym momencie przecinam ten grzech. I bo chodzi też o to, żeby nie szukać okazji. Nie? Popatrzcie, to najczęściej źródłem naszych grzechów to są te okazje. Tu właśnie ksiądz Piotr Pawłukiewicz kiedyś mówił, taka okazja, którą nazywamy jeszcze 5 minutek. Siedzę na komputerze, zrobiłem, a jeszcze 5 minut. I nagle poszedłem tam, gdzie nie trzeba. Siedzi chłopak u dziewczyny, jest dobrze, już się mają żegnać, jeszcze 5 minut. I nastał ich poranek. Jeszcze 5 minut, jeszcze chwilę. I tak się rodzi grzech. Dlatego potrzebujemy 4. kroku, czym jest spowiedź. Dlaczego? Bo nikt z nas o ludzkich siłach nie jest w stanie wyjść z grzechu. Spowiedź jest tym jedynym miejscem, gdzie Pan Bóg do nas przychodzi w tej łasce sakramentalnej, gdzie wyciąga i przecina ten grzech. Po to są te sakramenty, to co mówimy, widzialny znak niewidzialnej łaski, czyli obecność Pana Boga. Po co potrzebujemy sakramentów? Po co młodzież przystępuje do bierzmowania? Nie dlatego, że wierzy, że jest dojrzała w wierze, tylko dlatego, że potrzebuje Ducha Świętego, żeby ten Duch Święty nauczył ich wierzyć. Po co potrzebujemy sakramentu małżeństwa? Dlatego, że się kochacie? Nie. Tylko dlatego, że człowiek o ludzkich siłach nie jest w stanie żyć ze sobą, bo się wyzabija. Doskonale to wiemy, wiecie, że życie w małżeństwie jest czymś pięknym i niesamowicie trudnym. Dlatego potrzebujemy sakramentu małżeństwa. Czyli obecności Pana Boga, żeby Pan Bóg dał nam tej cierpliwości i wierności do siebie. Po to potrzebujemy sakramentu spowiedzi, żeby Pan Bóg nas z tego wszystkiego podnosił. I wreszcie, jak doświadczymy tego Bożego miłosierdzia, to po to, żeby tym się miłosierdziem dzielić. To, co dzisiaj Jezus mówi, bądźcie jak Pan Bóg, bądźcie miłosierni jak Pan Bóg. Takim sprawdzianem tego, czy ja doświadczam Bożego miłosierdzia, czy ja spotykam rzeczywiście w swoim życiu Pana Boga, czy rzeczywiście się nawracam, nie jest pobożność. Nie jest to, że będę więcej siedział w kościele i więcej różańców odmawiał. Ale największym sprawdzianem mojej pobożności, mojej wiary, jest gest podania ręki mojemu wrogowi i powiedzieć: w imię Jezusa wybaczam, w imię Jezusa przepraszam. To jest największy sprawdzian. Jak chcesz sprawdzić, czy masz wiarę, to zobacz, czy jesteś w stanie powiedzieć swojemu wrogowi: zakończmy to, odpuśćmy, nie idźmy, nie brnijmy, nie szukajmy odwetu. To jest prawdziwe chrześcijaństwo i to jest prawdziwy owoc mojego nawrócenia. I o to się módlmy i o tak prośmy Pana Boga. Amen.